Szanowni Państwo, już od 4 lipca wracamy z projektem, który w ubiegłym roku cieszył się ogromną popularnością, czyli autostrada do elektromobilności. Już od 4 lipca użytkownicy aut w pełni elektrycznych, którzy należą do EV Club Polska, będą mogli przejeżdżać bez opłat na koncesjonowanych autostradach Amber One A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem oraz na odcinku A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, a także na państwowych autostradach na A4 pomiędzy Wrocławiem a Sośnicą oraz na A2 pomiędzy Koninem a Strykowem. Zwolnienie z opłat dotyczy maksymalnie 5 przejazdów płatnymi odcinkami tychże autostrad, a organizatorami projektu są EV Club Polska, AutoPay oraz firma Wallbox i partnerzy kampanii elektromobilni.pl. Aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów, wystarczy zarejestrować się w EV Club Polska na stronie eviclub.pl, a następnie w panelu klubowicza wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji klubowicze otrzymają specjalnie wygenerowany link, dzięki któremu po rejestracji lub po zalogowaniu się w aplikacji AutoPay do ich konta doda się ta promocja. Istotną informacją jest fakt, że w momencie przejazdu autostradami objętymi wideotollingiem, to jest na autostradzie A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem i autostradzie A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, kierowca nic nie musi robić, to znaczy szlaban podniesie się automatycznie po sczytaniu numerów rejestracyjnych. Jednak proszę pamiętać, że w przypadku przejazdu autostradami, gdzie obowiązuje system e-toll, czyli na A4 pomiędzy Wrocławem a Sośnicą oraz na A2 pomiędzy Koninem a Strykowem, należy przed wjazdem na autostradę mieć włączoną aplikację AutoPay, by ten przejazd mógł zostać zarejestrowany. Uczestnicy ubiegłorocznej edycji projektu odbyli prawie 4000 podróży autami elektrycznymi, przejeżdżając łącznie ponad 160 tysięcy kilometrów polskimi autostradami. Dzięki pokonaniu takiego dystansu samochodami elektrycznymi zamiast spalinowymi, w ubiegłym roku udało się zredukować emisję dwutlenku węgla niemal o 19 tysięcy kilogramów.